Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów 2022. Jan Krzysztof Duda kontra Alireza Firuzdża. Partia niezwykle emocjonująca. Bardzo ciekawa, pouczająca, trudna partia, od razu powiem. No i przejdźmy od razu może bez zbędnych wstępów do analizy. Otóż Janek zagrał D4, skoczek F6. Wspomnę tylko, że Alirezie nie idzie w tym turnieju i jest łatwym kąskiem. W tym momencie, no, nie ma formy. Janek oczywiście ciut lepiej, ale też pewnie nie są to jego oczekiwania. Ale partia, tutaj partię trzeba rozegrać. C4, E6 ze strony czarnych, skoczek F3, D5, skoczek na C3, C6. Solidne C6 oczywiście, E3 również tak można i skoczek na D7. W tym momencie kluczowy ruch hetman C2 w gambicie hetmańskim, goniec na D6 i goniec na E2. Lecą tutaj panowie z teorią, wszystko jest ok z jednej i z drugiej strony, roszada. I teraz pionek zbił na C4, na co Janek odpowiada bicie, jest B5, nic się specjalnego nie dzieje, goniec na D3, goniec B7, normalna sprawa. I teraz posunięcie A3. No taki ciekawy ruch, czasami chce się zagrać po prostu B4 i przyblokować tego pionka, żeby nie zagrał na C5. Jednakże Alireza zagrywa A5. I teraz Janek E4. Bardzo dobrze to wszystko wygląda. Dobre centrum, wszystkie figury na swoich miejscach, goniec za chwilę wychodzi na G5, a grozi też ruch E5. Ale oczywiście to nie jest takie łatwe. Teoria tutaj mówi, że trzeba grać E5. Oczywiście czarne tak reagują. Janek wybija, skoczek wybija, goniec wybija. Do tego momentu na pewno wszyscy, tutaj znaczy ci panowie mieli to na szachownicach. I teraz posunięcie H3. Bardzo ważne posunięcie, żeby ograniczyć skoczka i żeby gońcowi już się nie chciało tutaj celować w H2. Jednakże zwróćcie uwagę, że jakbyśmy pogonili tego gońca ruchem F4, dostalibyśmy szacha, król by musiał zagrać na H1 i skoczek G4. I okazuje się, że tutaj są bardzo niebezpieczne pola, a za chwilę jeszcze chodzi mi o to, że niebezpieczne, tylko słabe pola w obozie białych, a hetman jeszcze wchodzi na H4 z groźbami matowymi, więc no białe tu stały... Białe by tu stały fatalnie. Więc tutaj Janek zagrywa H3. No wiadomo, że teorię zna. I goniec na A6. Takie rzadsze posunięcie niby w tych wariantach, ale to jest poziom ekstremalny. Dajmy sobie z tym spokój. Nie musimy tak mocno się w to zagłębiać. Tylko zwróćmy uwagę, jak gra dalej Janek. A gra bardzo logicznie. Goniec E3. Po prostu wyprowadza figurę. B4. I tutaj się dzieją ciekawe rzeczy, gdyż tutaj podwisa goniec na D3 oraz skoczek. Trzeba reagować. Janek tutaj oczywiście bije na A6. To jest dobry ruch. Pionek bije skoczka i wraca gońcem na C4. Pionek zbija na B2. No i wieża AD1. Wygląda dziwnie, ale białe mają tutaj bardzo ciekawe opcje. I teraz zwróćmy uwagę na to, że hetman zagrał na E7. Ja zaraz tylko pokażę alternatywę, bo jakby tutaj hetman zagrał na przykład na B8, co się wydaje fajnym ruchem, bo broni pionka, fajnie z gońcem współpracuje, to czarne dostałyby ruch F4, goniec musiałby wrócić, ruch E5 atakujący, skoczek na D5. No wybicie oczywiście upraszcza grę, więc tego nie chcemy białymi i goniec na przykład zagrałby na D4. I tutaj białe by stały bardzo, bardzo przyjemnie i perspektywicznie. Nic nie można za bardzo czarnymi podziałać. Takiego sensownego oczywiście. Więc Alireza gra hetman E7. I niektórzy powiedzą, no co to w ogóle za dziwne posunięcie? Przecież jest goniec C5. No ale zaraz, jak podstawiać gońca pod bicie? No nie wolno zbić oczywiście, bo istnieje pułapka. Goniec F7 i zdobywamy za moment hetmana. Ale tak też poszło. To jest w ogóle ruch, hetman E7 jest ruchem, które było na pewno analizowane. Co ciekawe, tu w ogóle ekstremalnie wysoki poziom panowie reprezentują. Hetman zagrał na C7, Janek wziął na F8, bo on lubi grać z przewagą materiału. I posunięcie G3. I teraz co ciekawe, Alireza się rzucił na Janka. To znaczy nie rzucił, tylko zagrał takie posunięcie też wątpliwe. I to ruch G5 w ogóle, odkrywa króla. I daje tutaj możliwość zagrania ruchu F4. Można byłoby czarnymi zagrać hetman B6 solidniej troszeczkę, trzymając pionka. I po król G2, żeby zagrać F4, goniec mógłby zagrać na D4. I ta pozycja jest w zasadzie jest równa, bo pionek B2 bardzo rekompensuje stratę jakości czarnymi. No cóż... Ale poszło G5, no i Janek zagrywa F4. Bardzo trudne posunięcie, ale to jest taki ruch, który otwiera pozycję i taki ruch trzeba zagrać.
EFGF go nie zbił. Dzięki czemu hetman mógł zbić tego pionka natrętnego. I czarne zagrały skoczek na H5. Wygląda to tak nieprzyjemnie, że król jest odkryty, biały, wiadomo. Ale zwróćmy uwagę też, że goniec z hetmanem świetnie sobie tutaj dają radę. I tak naprawdę czarne również nie mają lekko. Janek gra dobrze, wieża D3. Bardzo fajny ruch, taki obronny, ale też wieża F3 może się przydać. Hetman E7. Niestety w tej sytuacji tutaj nasz arcymistrz popełnia błąd. A wydaje się, że dobry ruch. Wieża F2. Zobaczcie, że hetman grozi zagraniem na C5 z szachem i ze zdobyciem gońca. Dlatego też wieża F2 wygląda fajnie, bo raz, że grozi szach, dwa, że się zasłaniamy od tego szacha, od przeciwnika. Jak należało zagrać? W ogóle bardzo komputerowy ruch ze strony białych mógłby nastąpić, mianowicie król H1. Trudny ruch, ale bardzo dobry. Zobaczcie, że po biciu na E4 jest hetman G2 i po wymianie ta końcówka uważam, że jest wygrana białymi. I myślę, że Janek tu by sobie poradził dosyć gładko z uwagi na bardzo duży nacisk na punkt F7 i możliwości dalszego nacisku. Szkoda, że tak nie poszło. Wieża jednak F2 zagrała i tutaj goniec na E5. Ładnie obronił tutaj goniec diagonale i król ma swobodę ucieczki. Hetman w tym momencie na E2 i skoczek na F6. Alireza się myli. Ten ruch jest słabszy, zdecydowanie. Tutaj białe mają duże szanse wygrać tę pozycję. Jeżeli Alireza by zagrał na F4, to by wyrównał sytuację, bo trzeba po prostu wybić na F4. Nie ma innego wyjścia. Jest atak na wieżę i na hetmana. Po wybiciu goniec by wybił, dalibyśmy szacha. I bardzo ciekawa sytuacja się tutaj może wyklarować, dlatego że jakby goniec zagrał na G5, to jest H4, ale po odejściu króla w ogóle coś ciekawe, jakbyśmy zbili, to hetman daje szacha, król G2 i wybicie. Bardzo trudne warianty do liczenia, w ogóle kosmiczne. Mi w ogóle przy analizie to się ciężko też przedstawia i rozumie tak naprawdę. A co dopiero przy grze na żywo? Bardzo ciekawy jeszcze motyw powstaje po ruchu hetman G4. Jakby hetman zagrał na G5, co też się może narzucać, to wygrywa wieża G3. Piękny ruch. Po wybiciu jest bicie. Po wybiciu jest bicie i goniec pada. No cóż, tak nie było. Skoczek zagrał na F6. Na co Janek król H1, król H8, panowie po dżentelmeńsku, wieża G2, wieża B8, no i wieża szuka aktywności, oczywiście to ważne. Goniec A2. Pilnuje tutaj wszystkich pól, przede wszystkim pola B1, żeby nie było szacha. Skoczek E8, manewry. Nadal ta pozycja jest lepsza dla Janka, nawet dużo lepsza według silnika, plus 1,5. Ale grać to praktycznie jest bardzo trudno, bo świetny goniec jest na E5. Skoczek może tutaj się nieźle zaczepić z powrotem i się fajnie przemanewrować. Król jest względnie bezpieczny, nie jest to łatwo grać przede wszystkim. Hetman E3 ze strony Janka. Skoczek na D6. Wieża wróciła na D1. No i tutaj hetman F6. Widzimy, że czarnych figury zaczynają po prostu odżywać i znajdować lepsze pola do lepszej aktywnej gry. W tym momencie wieża F2, hetman G6 i wieża G1. No i ta sytuacja się bardzo upraszcza, bo hetman zbił na E4 po wybiciu. Wieża zbiła na F7. Tu Janek chyba nie doliczył jednej rzeczy, tak mi się wydaje. Może widział, albo już był świadomy, że to jest pozycja bardzo równa i po skoczek G3, no król zagrał na G2, wieża dała szacha, zobaczcie, jest atak, więc trzeba wieża F2. I tutaj chyba Janek nie doliczył takiego wariantu, który poszedł w partii. Wieża F2, król i szach. Albo doliczył, albo był tego świadomy. Nie wiem tego. Wybicie nastąpiło i tutaj po wybiciu panowie zremisowali, zgodzili się na remis. No cóż, bardzo szkoda troszeczkę tej partii, ale partia była ciekawa, bardzo skomplikowana. No cóż, ale jak troszeczkę jest się bez formy, no to tak zwykle bywa. No, ja mimo wszystko Jankowi będę bardzo kibicował. Zostały jeszcze dwie partie do rozegrania. Arcyciekawa runda będzie ostatnia, gdyż mam nadzieję, że Janek powalczy z liderem, z Niepomniaszczym. Zobaczymy, co się wydarzy. Tymczasem dzięki za uwagę i do następnego razu.